Pojawiła się pani pośredniczka, która przedstawiła mnie jako mafiozę nieruchomościowego, ale w tygodniu, kiedy zrezygnowałem, od razu pojawiły mi się możliwości, na których wcześniej jakby nie widziałem. Nie widziałem dlatego, że zawsze miałem ten etat. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Tym razem jest ze mną Marcin. Cześć Marcin, jestem Teśka. Marcin jest ex-inżynierem, jest osobą, która pracowała paręnaście lat w dużej korporacji General Electric i projektowała silniki do maszyn odrzutowych, ale też i była takim team managerem, koordynatorem czy kierownikiem działu, tak? Pracowałeś w dużej korporacji, robiłeś duże, fajne projekty. I dwa lata temu coś ci przyszło do głowy, żeby jednak zamienić to słowo pracę, którą też pewnie lubiłeś, na biznes nieruchomości. I o tym dzisiaj chciałem porozmawiać właśnie z Marcinem, jak ci stało, że postanowił zmienić swoje życie, zamienić pracę w dużej korporacji za duże pieniądze na właśnie biznes nieruchomościowy. To powiedz mi, jakby, co robiłeś w tej korporacji i dlaczego postanowiłeś coś zmienić? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tu mogę być u Ciebie. W korporacji, tak jak wspomniałeś, pracowałem 14 lat i to był bardzo fajny okres. Pracowałem jako inżynier, projektowałem silniki, części do silników lotniczych, do Boeinga, do Airbusa. I w pewnym momencie prowadziłem swój zespół, którym projektowaliśmy silniki takie, które wchodziły do produkcji za kilkanaście lat, więc teoretycznie ciekawa. Czyli tak naprawdę pierwsze silniki, które zaczynałeś, dopiero wchodzą teraz, jak skończyłeś pracę, tak? Lub wejdą za jeszcze parę lat, paręnaście lat. Natomiast rozpoczynając pracę w GE, General Electric, myślałem już o stworzeniu jakiegoś biznesu i otworzyłem sklep internetowy z odzieżą dla mężczyzn, galanterią, zegarkami i biżuterią dla mężczyzn. Prowadziłem go 4 lata, będąc również na etacie. Po jakimś czasie go sprzedałem. I stwierdziłem wtedy, że skupię się, skoro prowadząc biznes i etat jest dosyć trudne, skupię się na pracy i rozwoju w korporacji. I tak te kilka następnych lat pracowałem, awansowałem. Natomiast ciągle myślałem i o biznesie jakimś, i przede wszystkim ciągnęło mnie do nieruchomości. Swój dom budując, czułem dużą satysfakcję z prowadzenia projektu całej budowy takim procesem gospodarczym, angażując każdą z ekip osobno. I gdzieś tam cały czas w tyle głowy chciałem związać się z nieruchomościami. Planowałem również zakupić kilka mieszkań na kredyt, wynajmować i z czasem za 20-30 lat mieć z tego korzyść. Natomiast natknąłem się na Twoje filmiki i praktycznie w ciągu miesiąca zdecydowałem, że jednak mieszkanie, które miałem na wynajem pierwsze, sprzedam. Porozmawiałem z żoną, dogadałem się z żoną, że jednak sprzedajemy. Że jednak sprzedajemy i tu na podziękowania dla żony, że jakby uwierzyła też to. Uwierzyła w to i wyraziła zgodę na to, żeby sprzedać to mieszkanie. Ja poszedłem na szkolenie do Ciebie. No i tak zacząłem przygodę z flipami. Okej, i ile od tej pory, przez te 2 lata, ile zrobiłeś flipów? Zrobiłem flipów, jestem w trakcie 12 flipa i mam jeszcze 3 mieszkania takie przyrezerwowane, które być może kupię. Okej, super. Bo Ty działałeś w Warszawie i powiedz mi, ile obejrzałeś mieszkań, zanim kupiłeś swoje pierwsze mieszkanie na flipa? No, wziąłem sobie do serca twoją rekomendację, oglądnij 100 mieszkań, wynegocjuj cenę w 10, złóż ofertę w 10 mieszkaniach, wybierz 3 najlepsze i kup jedno. Natomiast nie do końca ją spełniłem, bo oglądałem 70 mieszkań. Okej, no i to powiedz, co ci dało obejrzenie tych 70 mieszkań w stosunku do tego, jakbyś obejrzał tylko 5 na przykład?
tak naprawdę nie skupiałem się też na tym, że zależy mi na oglądaniu mieszkań, tylko chciałem kupić jakieś mieszkanie. I w pierwszych 5, 10, 15 nie byłem w stanie wycenić mieszkania i sprawdzić, czy to jest warte kupienia, czy to jest dobra cena, czy jeszcze coś negocjować. I po tych 70 byłem w stanie wyczuć w Warszawie jednej dzielnicy jedynie. Jaki jest na Mokotowie. Rynek, tak? O co chodzi tam przy tym? Tak, jakie są ceny, w jakiej cenie jest warto kupić dane mieszkanie w danej lokalizacji i po tym czasie nawet telefonicznie byłem w stanie wycenić, czy... Tak. czy i po to jest właśnie ta zasada, tak? Bo nikt ci nie powie od razu ile. Nawet pośrednik, jak nie obejrzy tyle mieszkań, to nie wie tak naprawdę ile to jest warte. Tak. I teraz okay, kupiłeś sobie pierwsze mieszkanie i skąd wziąłeś dane pieniądze? Sprzedałem mieszkanie, które wynajmowaliśmy z żoną. Z tego mieliśmy, to mieszkanie było na kredyt, więc nie mieliśmy dużej kwoty, mieliśmy tam 90 tysięcy z tego. I znalazłem inwestora, któremu zaoferowałem udział w remoncie, a on sfinansował zakup całego mieszkania. Mówiłem, że ty teraz głównie pracujesz z inwestorami, którzy wykładają ci kapitał, tak? Bo ty znajdujesz okazję, robisz wszystko, a oni wykładają kapitał. I teraz gdzie szukasz, gdzie znalazłeś tych inwestorów, z którymi do tej pory pracowałeś? Inwestorów znalazłem i poprzez twoją grupę absolwentów i poprzez inne grupy na Facebooku związane z nieruchomościami i inwestycjami w nieruchomości. I obecnie mam kilku takich inwestorów, którzy już mi zaufali, dzwonię do nich i oferuję jakieś mieszkanie. Mogę w ciemno jakby zadatkować mieszkanie, wiedząc, że finansowanie się znajdzie. Super. I powiedz mi, jak miałeś taki najtrudniejszy przypadek do tej pory? Wiesz co, miałem dwa takie przypadki. Jeden przypadek był dosyć trudny i to było pierwsze mieszkanie, które chciałem kupić. Zadłużone mieszkanie, które było zadłużone na 370 tysięcy, a ja je wyceniłem na 300 tysięcy. Nie chciałem zapłacić za nie więcej niż 300 tysięcy. Miesiąc praktycznie zajęło mi dogadywanie się z wierzycielami i obniżenie tego zadłużenia z 370 na 280 tysięcy. Tak, żeby zostało coś temu właścicielowi, tak? Żeby zostało właścicielowi, żeby to było w cenie, w której ja kupię. Natomiast na dzień przed aktem pojawiła się pani pośredniczka, która namieszała tym sprzedającym trochę w głowie i przedstawiła mnie jako mafiozę nieruchomościowego, który chce ich wykorzystać i oni się nie pojawili na akcie, więc ostatecznie nie kupiłem tego mieszkania. Oni mieli wynegocjowane zadłużenie, więc mieli mniejsze zadłużenie do spłaty, natomiast nie aż do 280, bo jeden z prezesów spółdzielni nie udzielił im tej zniżki. Okej, okay, ale zrobiłeś dla nich robotę, tak? Jakby tak. Wynegocjowałeś. Okej, okay. I jakbyś to dzisiaj inaczej tą transakcję spiął, tak? Bo ja już widzę dwa kroki do przodu, co trzeba było zrobić inaczej, a czy ty widzisz, co byś zrobił dzisiaj, żeby ta pośredniczka nie była w stanie nagadać im głupoty? Przede wszystkim podpisałbym umowę przedwstępną notarialną, której tak. Wtedy się na dany moment bałem i też nie wiedziałem, że w ogóle można podpisać umowę bez żadnego wkładu, bez zadatku. Umowę przedwstępną bez zadatku, która mnie... W tym przypadku nawet trzeba podpisać umowę bez zadatku, bo jeżeli są długi, to jest duże ryzyko, że te długi przekroczą wartość. Jeżeli one by się okazały, że przekroczą, to wtedy ty nic nie ryzykujesz, tylko, nie wiem, te paręset złotych zapłacisz notariuszowi, to jest twoje jedyne ryzyko tego biznesu. Wtedy się tego obawiałem trochę i tego nie zrobiłem, więc cały przykład był naprawdę dla mnie zebraniem dużej wiedzy. A może to zrobiłeś coś takiego, że ci ludzie myśleli, że jesteś gangsterem? No, ja cię znam, to jesteś bardzo spokojną osobą i nie wiem. Nic nie zrobiłem, tam była... był jeden problem, z którym ja nie do końca też wiedziałem, jak sobie poradzić. Miałem wtedy prawniczkę, z którą konsultowałem, ale trochę za późno. Była zameldowana osoba, która była ubezwłasnowolniona, w sensie była w jakimś zakładzie zamknięta i była tam zameldowana. I ja trochę nie do końca, trochę się obawiałem zakupu z tą osobą. I konsultowałem to z prawniczką, więc oni też nie do końca byli pewni, czy ja to ostatecznie kupię. I teraz wiem, że
też nie trzeba było się tego obawiać. Mhm. Okej, okay, super. A też jak kiedyś rozmawialiśmy, to mówiłeś, że skoro mieszkam w Warszawie, to też jakby najwięcej celebrytów i osób znanych mieszka w Warszawie. No, trzeba przyznać, że jest największe zagęszczenie tych osób. I kupiłeś też od osób, które po prostu są dosyć znane, już nie będziemy mówili nazwisk, ale które miały problemy finansowe, nie poradziły sobie tam w życiu i też kupiłeś od nich mieszkanie, tak? Tak, kupiłem mieszkanie w fajnej kamienicy w centrum Warszawy i tak jak mówisz, to są osoby gdzieś tam z czerwonych dywanów. Natomiast trochę gdzieś im się powinęła noga i popadli i w długi, i uzależnienia, no, i wyprzedawali swoje nieruchomości. A gdzie ich znalazłeś? Poprzez pośrednika, znajomego pośrednika, który gdzieś tam znał ich rodziców. Business Rider. Okej, okay, a też wiem o tym, że dwa lata temu byłeś na warsztatach, ale nie od razu rzuciłeś pracę i nie od razu poszedłeś to tak grubo, tylko raczej tak jakby starałeś, bo wiem, że to jakby ten sklep internetowy, on nie do końca dał Ci takie dochody, jakie byś chciał, dlatego pewnie trochę się obawiałeś rzucać wszystkie na jedną kartę, dlatego też pracę rzuciłeś dopiero ile, rok temu? Tak, rzuciłem rok temu w pandemii, czyli można powiedzieć w najgorszym momencie. Z punktu widzenia jakby pracownika, wydawałoby się, że jest bezpiecznie, tak? Tak, więc po Twoim szkoleniu postanowiłem, że spróbuję zająć się firmami. Połączyć to, no. Tak, nie rezygnując z etatu, który miałem fajnie, dobrze płatny etat, spokojna praca chciałem sprawdzić, nie ryzykując zbyt wiele, czy tak naprawdę flipy i nieruchomości to jest coś, co mnie interesuje, w czym dam sobie radę i w czym mogę dalej działać. I trwało to tak naprawdę półtorej roku. Dosyć no, niełatwe było pogodzić i etat, i tu próbę z inwestowaniem w nieruchomości. Natomiast półtorej roku wychodziło mi to, zrobiłem wtedy 7 flipów w sumie w tym czasie i w pandemii, przyszedł trudny okres pandemii, firma wystosowała propozycję do pracowników o dobrowolne zwolnienie, oferując za to jakieś tam finansowe benefity. I wtedy uznałem, że to był impuls też do tego, że to jest najlepszy moment do rezygnacji, skorzystałem z tego. Żona lubi stabilizację, a ja tu z bardzo dobrej firmy, mając dwójkę dzieci, chcę zrezygnować. Chcesz przejść na swoje, tak? Chcę przejść na swoje, więc gdyby pewnie nie rozmowa z żoną, być może nie podjąłbym takiej decyzji. No, ona też jakby była otwarta i też Ci pomogła tą decyzję podjąć, bo tak. To może odpowiedzialność wtedy jest jakby taka wspólna, a nie, że tylko Ty, a wiesz, jakby ona nie chciała, a Ty byś się uparł, a później by Ci nie poszło, to czułbyś się tylko sam odpowiedzialny za to. Tak jest. A z kolei, jeżeli bym został, to kto wie, co by było za pół roku, rok... Tak, być może wtedy Twoje stanowisko by zostało zlikwidowane i tak no, do sprawy byłoby jeszcze gorzej. I tak paradoksalnie to jest taka sytuacja, w której byłeś, zarabiasz dużo i jest Ci jakby tak, żyjesz sobie tak trochę jak pączek w maśle, bo zarabiasz dobrze, jest aż za dobrze, żeby to rzucić. Za wygodnie, za mało Ci ta praca wkurza, żeby ją zostawić i tak dalej. I teraz to jest taka pułapka, że im więcej zarabiamy, to tym ciężej jest nam zdecydować się na coś swojego, na otwarcie czegoś, na zmianę w swoim życiu, bo mamy za dużo do stracenia. I dlatego tak się śmialiśmy trochę przed tą rozmową, że tak długo zwlekałeś z tą decyzją, dlatego że zarabiałeś za dużo. Bo jak zarabialibyśmy połowę tego, to prawdopodobnie już po pół roku byś policzył sobie, że tak. No, to jest, flipy są lepsze, tak? Tak, więc z tego powodu ciężko było mi zrezygnować rzeczywiście. Ale w tygodniu, kiedy zrezygnowałem, od razu pojawiły mi się możliwości, na których wcześniej nie widziałem. Nie widziałem dlatego, że zawsze miałem ten etat i wiedziałem, że muszę być w pracy, muszę być zająć się etatem, a rezygnując z etatu rozpocząłem współpracę z pośredniczką, którą już znałem od jakiegoś czasu. Ale szerzej po prostu, tak? Tak, na szerszą skalę pośredniczyliśmy w sprzedaży mieszkań obcokrajowca, który nawet do tej pory sprzedajemy jego mieszkania.
I, no i tak też powstało biuro nieruchomości 50m2.pl, które można powiedzieć powstało z przypadku, mając kilka mieszkań do sprzedaży, pomyślałem, że możemy pośredniczyć w większej liczbie mieszkań i mając kilku pośredników. Okej, bo ja przeszedłem tą drogę, prowadziłem 8 lat biuro nieruchomości swoje i jakby ja to biuro sprzedałem w końcu, bo ono generowało dochód, to jest fajny biznes, fajny z ludźmi, natomiast dużo mniej dochodowy niż praca na tkance takiej nieruchomościowej, ale na własnej własności, czyli na flipach, czyli na szukaniu okazji, na inwestowaniu. I teraz powiedz mi, ja zawsze o tym, jak mnie ktoś o to pyta, bo to nie jest jakby w ramach szkolenia tak naprawdę, czy zakładać biuro, czy nie, ale wiele razy odpowiadałem na to pytanie, co ja bym doradził takiej osobie, co ja doradzałem, że lepiej zazwyczaj zająć się jednym flipem niż otwieraniem biura i powoływaniem struktury. Jakby to jest bardziej dochodowe. I jakby dlaczego ty się zdecydowałeś na to, żeby jednak to biuro otworzyć? Podejrzewam, że gdzieś tam, bo byłeś u mnie na warsztatach z flipów i warsztatach z flipów hurtowych, więc ten temat się na pewno przewinął. Tak, no pamiętam, że wspominałeś i nieraz jakby o tym sobie przypominam. Jest czasochłonne prowadzenie biura nieruchomości też. Natomiast jest kilka powodów. Jakby plan mój na przyszłość jest taki, żeby mieć trzy takie gałęzie. Jedno to jest biuro nieruchomości, drugie to są inwestycje w nieruchomości, czyli flipy, i trzecie to jest projekty deweloperskie. I to są takie trzy gałęzie, które gdzieś tam w przyszłości bym chciał mieć. Biuro nieruchomości też otworzyłem, nie mam planów rozwoju tego biura na całopolskie, bardzo duże biuro, tak. Tylko kameralne biuro, które utrzymuje się praktycznie samo i z którego również mam ja okazję do nieruchomości, w które mogę zainwestować, a pośrednicy mogą je oferować przy zakupie i przy sprzedaży, mając z tego też swoją prowizję. Mhm. Powiedz mi, a jaki masz plan na przyszłość? Co byś chciał w kolejne 2 lata? Bo już wiemy, co się wydarzyło ostatnie 2 lata, a co by chciał, żeby się wydarzyło w następne? Na pewno bym chciał, tak jak wspomniałem, mieć te trzy gałęzie rozwinięte. Jak najwięcej staram się delegować zadań przy flipach obecnie i również naszej grupy z Wojtkiem Kondratowiczem nawiązałem współpracę a propos koordynacji remontów i homestagingu. Chciałbym wejść w projekty deweloperskie. I chciałbym powrócić do startów w rajdach. Mhm, jakich rajdach? Może nie w dużych, w Coyotesach startowałem. Miałem kiedyś z kolegą samochód taki przystosowany do rajdów, którym na spółkę startowaliśmy. Natomiast on się wyprowadził do Stanów. Sprzedaliśmy ten samochód i od tego czasu i nie mogę znaleźć ich czasu i pieniędzy na to. Więc to jest też jeden z celów w przyszłości, żeby wrócić do rajdów. Okay. Biznes Rider. Co zaryzykowałbyś, gdybyś rzucił etat i jakby czy w twojej specjalizacji, w twojej branży nie mógłbyś być na niego wrócić? Żebyś skończył, gdybyś chciał się przeprosić z etatem i szukał pracy, trafiłbyś tylko niżej? Czy jest szansa, że znaleźć... Być może nawet nie niżej, rzeczywiście. Że trafiłbyś taki sam albo i lepszy? Tak, jest taka szansa, że tak. Że więc co to za ryzyko? Powrócić zawsze można na etat. Ryzyko rzeczywiście nie jest duże. Jest ryzyko takie, że dzisiaj rezygnując z etatu, od dzisiaj nie masz wynagrodzenia. I jeżeli nie masz jakichś pieniędzy, buforu na najbliższe parę miesięcy, no to jest takie niekomfortowe. Natomiast, no tak jak wspomniałeś, wrócić na etat gdziekolwiek indziej zawsze można. Ja też to miałem w swoim takim backupie, że jak nie pójdzie, jakby to z żoną ustaliliśmy, że ja zaproponowałem jej, żeby jej takie bezpieczeństwo tu zapewnić, że za parę miesięcy zweryfikujemy, czy zarabiamy na nieruchomościach, czy to jest to, czego szukam, czy wracam na etat. Okej, a twoja żona nie chciała też w tej branży z tobą działać? Wiesz co, ja nie bardzo lubię i nie czuję się w urządzaniu mieszkań i żona mi w tym pomaga i
to głównie ona urządza mieszkania. Okej, okay, a remonty? Bo też rozmawialiśmy o tym, że w tamtym roku, w tym jakby trudnym roku, tak naprawdę miałeś trochę obawy, że mieszkania ci nie sprzedadzą, że miałeś trzy mieszkania kupione i już czułeś się tak niebezpiecznie. Mhm. Jak to wyszło w tamtym roku? W momencie, kiedy zamknęli nas w pandemii, w połowie marca, no i to był trudny okres dla mnie, dlatego że no, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Dwoiłem się i troiłem, żeby sprzedać mieszkania, a nie można było oglądać tych mieszkań, więc i nagrywałem filmiki w mieszkaniach, starając się pokazać mieszkanie, omówić już bez udziału jeszcze klienta. Oferowałem również taksówkę klientom, że przyjedzie po nich taksówka i odwiezie ich, żeby bezpiecznie, bez udziału z komunikacji, bez udziału innych osób, żeby się nie okej, okay, ile osób się na to zgodziło? Bo... Jedna osoba z tego skorzystała, wiele nigdy nie skorzystał, ale to już w momencie, kiedy mogliśmy wychodzić, bo wcześniej jak byli wszyscy zamknięci, to nikt jakby nie korzystał z tego. I nawet miałem klientkę, która zwykle biorę duże zadatki przy rezerwacji mieszkania, a szczególnie przy umowach na kredyt, przy zakupie, kiedy klienci kupują mieszkanie na kredyt, to nie wiem, czy wziąłem mniejsze niż 60 tysięcy zadatku. Zwykle to 60, miałem 70-90 tysięcy zadatku dla tych od tych kupujących na kredyt. Natomiast właśnie w tej pandemii pierwszy raz wziąłem mniejszy zadatek od osoby, która za tydzień miała podpisać umowę notarialną za gotówkę. Wziąłem 10 tysięcy i na drugi dzień premier ogłosił pandemię, zamknęli nas i się rozmyśliła. I ona powiedziała, że ona rezygnuje. Natomiast dwa miesiące później też ona kupiła to mieszkanie, ostatecznie wróciła i kupiła. Dała drugi dodatek, tak? Czyli nie, czy... Minus dla mnie, bo obniżyłem już cenę, bo w tej pandemii, nie wiedząc, co się dzieje, obniżyłem cenę tego mieszkania. Okej, okay, o ile mimo wszystko obniżyłem o 30 tysięcy, ale mimo wszystko miałem tam fajny zarobek. Okej, okay. A zaliczyłeś je ten 10, który już zapłaciła, czy... Nie, te 10, ja wystawiłem je w cenie 40 tysięcy niżej, natomiast te 10 nie wliczało się do ceny, więc ja miałem te 10 tysięcy cały czas. Business Rider. Jakie byś ty dał rady dla takich przedsiębiorców zaczynających? Trzy jakieś takie główne, bo to jest obszerne pytanie, obszerny temat. Trzy jakieś główne, czego unikać, a w rozwoju biznesu takiego, czy to flipowego, czy jakiegokolwiek nieruchomościowego? Mhm. Czego unikać? Czego unikać, a na co, w jakim kierunku podążać, żeby jakie decyzje podjąć właściwe? Mhm. To trudne pytanie, bo to jest bardzo, bardzo ogólne pytanie. Mhm. No, tak jak sobie teraz o tym myślę, to myślę, że tak naprawdę pytanie, czego od biznesu oczekujesz? Bo każdy chce czegoś innego, każdy ma inny cel. Jeden chce zarabiać dużo i wydawać, i żyć jak pan, i wydawać dużo. Drugi potrzebuje po prostu budować swój majątek. Trzeci potrzebuje wolności finansowej, żeby czuć się niezależnie i tak dalej. Więc jakby te cele biznesu, biznes to jest takie narzędzie tylko i wyłącznie do realizacji celu, który masz. Tak. Pytanie, jaki masz cel, tak? I jakby, co jest twoim celem? No, jakby... Wiele osób ma taki cel, że chciałoby dzięki nieruchomościom, bo one dają takie możliwości, zbudować wolność finansową, kupić ileś mieszkań, czy wybudować, czy kupić i sobie z nich później żyć, albo żeby żyć i pracować, tak? I się realizować. Natomiast może powiem, jakie ja błędy widzę w biznesie osób, które zaczynają, to przede wszystkim same chcą robić wszystko, czyli uważają, że same zrobią wszystko najlepiej, a jak same wszystko robią, to naprawdę robią o wiele mniej niż mogłyby robić. Ja bez mojego wsparcia, mojego zespołu, moich ludzi, bez delegowania nie byłbym w stanie być tu, gdzie jestem, czyli w tym momencie, kiedy my jesteśmy, tutaj nagrywamy sobie i rozmawiamy, to mój biznes się dzieje. Na przykład dzieje się w tym momencie u mnie rekrutacja, dzieje się w tym momencie u mnie sprzedaż mieszkań, prezentacje mieszkań. Po prostu te tryby pracują i pracują tak, żeby ten biznes działał w odpowiedniej skali. Więc jakby bez delegowania bym nie aż tak daleko. I to jest też kompetencja, którą można nabyć, można się jej nauczyć. Ja się z nią urodziłem, nikt mi tego w domu nie powiedział, jak to robić, tylko się uczyłem tego na szkoleniach, ale też na własnej tkance.
Druga rzecz to jest, żeby nie robić rzeczy, które są mniej warte niż twój czas. Czyli wydawałoby się, że nie wiem, taka jakaś głupia rzecz, jak na przykład koszenie trawy w domu, to wydawałoby się, że dobra, to w sobotę ogarniesz, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli ciężko pracujesz od piątku do od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty i masz jeszcze jeden wolny dzień i masz cały dzień rylać w ogrodzie swoim po to, żeby, że musisz to zrobić, a nie dlatego, że chcesz, no to lepiej to po prostu oddelegować. Czyli wszystko to, co jest mniej warte niż mój czas, czyli dzielisz sobie swoje dochody przez godziny, które pracujesz i widzisz, jak masz stawkę godzinową, czy to jest 5 zł, czy to jest 5 tysięcy zł za godzinę, czy 50 zł, czy 500 zł. Mhm. Jak coś, co możesz kupić na zewnątrz, jako usługę, jesteś w stanie, no to oddaj to, wtedy ty będziesz w stanie wygenerować biznes. To jest tak naprawdę w przypadku flipów, na przykład flipów. Czasami jest tak, że ty jesteś pewnie facetem, który potrafi zainstalować na przykład jakąś lampę, prawda? Jesteś inżynierem, to co ja tam będę mówił. Ja też potrafię, tak? Zamontować coś. Ale żeby coś zamontować, to trzeba pojechać po wiertarkę, kupić lampę i sobie zawiesić i zainstalować. I to jest część, która trwa bardzo krótko, ale z całym przygotowaniem to trwa godzinę, czy tam może półtorej dojazd, powrót i tak dalej, prawda? Natomiast ty w te półtorej godziny, jako inwestor, który ma doświadczenie, jesteś w stanie znaleźć okazję, na której zarobisz 50-100 tysięcy złotych. Hipotetycznie. Nawet jeżeli ty godzin potrzebujesz 20, to jak podzielisz te pieniądze przez te godziny, to i tak ci wyjdzie 1000, czy 2, czy 3. A taki robotnik, który jakby tylko to robi, to on weźmie za tą usługę ich złotych, która będzie 10, 20, 30 razy mniej od ciebie. Więc jest pokus, a ja to przy okazji sobie zrobię sam, ale tak naprawdę w tym czasie możesz albo A, wypocząć, albo B, porobić bardziej intratniejsze rzeczy. Ale nie masz na myśli tego, że całą sobotę chcesz wtedy zamienić, zamiast kosić, to ja będę jednak swoje flipy szukał. To zależy. Bo jeżeli, to zależy, czy traktujesz flipy i pracę w biznesie jako pracę, czy traktujesz to jako bardziej styl życia i ja czasami lubię po prostu pojeździć w sobotę, jak nikt do mnie nie dzwoni, poszukać działek, albo spotkać się czasami z kimś, tak? I na luźno tak pogadać, czy z jakimś pośrednikiem, czy takie sprawy załatwić pewnie, takie trochę, które są w takim trybie bardziej wolnym. I jakby ja to traktuję jako przyjemny spożytecznym. Oczywiście, że musisz mieć czas na regenerację, żeby odpocząć, poleżeć na słońcu, nie wiem, kto co lubi. Więc ten czas też jest bardzo ważny, czas z rodziną, czas regeneracji jest bardzo ważny. Nie da się tylko pracować, bo wtedy można tylko kipnąć. Ty masz dosyć duży zespół, który chyba nie ma dużej rotacji u ciebie pracowników, bo od wielu lat masz wiele tych samych osób. Jak ich motywować i tak motywować do tego, żeby jednak być z nimi cały czas? No to też jest jakby szerokie pytanie. Ja tak jak patrzę, to dużo znaczna część moich pracowników jest z polecenia. Czyli obecni pracownicy, czy tam znajomi, polecają mi jakąś tam osobę do pracy i ta osoba wtedy jakby ze statystyk moich, z obserwacji, pracuje po prostu dobrze i długo, tak? Nie szuka, nie wiem, sama nie wie czego, tylko to są osoby, które już raczej wiedzą, na co się piszą i jakby z mojej historii pracują u mnie długo, tak? Nie czytałem żadnej książce, że najlepsze są z polecenia, natomiast 80% mojego zespołu, który jest jakby z trzonu, jest właśnie z polecenia. Też mam osoby z rekrutacji i to mam osoby, które są świetne, tak? Natomiast jakby ten trzon, 80% to jest jakby z polecenia. Tak zazwyczaj jest. Mimo tego szukam dalej w rekrutacji normalnej osoby, bo powiększa twój zespół cały czas, firma się rozwija. W takim największym czasie to było około 30 osób. Jak sprzedałem biuro nieruchomości, to automatycznie gdzieś tam firmy się podzieliły. I teraz mam też około 20 osób, gdzie cały czas rekrutuję do pracy, bo poszerzam i fundusz zatrudnia nowe osoby i w przypadku szkoleń też szukam i w przypadku mojej aplikacji IT też budujemy dział sprzedaży nowy, także całkowicie inny. Więc jakby cały czas jakby się rekrutuję. A jeżeli chodzi o motywację, to jest trudne pytanie. Ja na przykład pracowałem też w korporacji, pracowałem 2 lata w 2 firmach i tam byłem w stanie trochę liznąć tego ładu korporacyjnego i widzieć, jak to działa. I zauważyłem taką jedną tendencję, że tak naprawdę ludzie pracują długo w firmach nie dlatego, że zarabiają dużo, to pieniądze też ich trzymają, ale nikt ich tak nie trzyma jak dobra atmosfera, tak jakby takie dobre relacje. Oczywiście nie mogą być też za dobre relacje, w tym sensie, że
ty nie możesz być ich przyjacielem takim, wiesz, jakby, bo musisz też od nich wymagać i postawić w pewnym sensie granicę. To nie masz być szefem i jakby wymagającym liderem, natomiast oni muszą czuć się z tobą dobrze. Czyli jeżeli będziesz im jakby aż za dobry dla nich, to ludzie po prostu dasz im palec, wezmą rękę i jak będziesz za dobry, to po prostu to ktoś to może wykorzystać później. I mi się to nie zdarzyło, bo ja zazwyczaj jakby te relacje staram się mieć dobre, ale też jakby stawiam pewną granicę, prawda? W pewnym momencie. I lubię tych ludzi, z którymi pracuję i dobrze mi się z nimi pracuje. Więc ja też czuję z tego przyjemność i oni czuję. Jakby bez nich też nie byłbym w tym miejscu, bo sam wszystkiego nie ogarnę. Więc ważne jest to, żeby lubić tych ludzi, bo ja miałem taką sytuację kiedyś, że kogoś po prostu dobrego handlowca nie lubiłem, nie pracował zgodnie z moimi zasadami i z moją etyką i mimo tego, że miał bardzo dobre wyniki, powiedziałbym, że jeden z lepszych w tym zespole, to po prostu go zwolniłem. Bo, okay. Bo jakby wynik jest, cyfra jest ważna, wynik jest ważny, ale jakby sposób dojścia do tego wyniku, etyka jest też ważna i jakby też, żeby w zespole panowała pewna harmonia, bo jeżeli ktoś robi wynik, ale wpływa negatywnie na innych, to też nie działa w bilansie dobrze. Tak. No wspomniałeś też o rekomendacjach, to jest chyba też bardzo dobry sposób, bo ktoś bierze jakby trochę odpowiedzialność na siebie, że rekomenduje ci kogoś, więc nie zarekomenduje kogoś, kto mógłby się nie sprawdzić. Oczywiście. Tak. I to działa w drugą stronę, tak? No bo są zawody, gdzie się ciężko rekrutuje osoby i to ty musisz mieć rekrutację, to ty musisz być polecony jako pracodawca, żeby ktoś, kto ma 10 ofert pracy na stole, wybrał akurat ciebie. Tak? I to nie dotyczy się każdego jakby zawodu, tak? Jakby szczególnie kiedy ktoś na przykład ma, jak ty miałeś dobrą pracę, bardzo dużo zarabiałeś, to też nie zrobiłbyś, musisz zrobić research i przejść do firmy, która wiesz, że na pewno będzie lepiej pracowała, tak? A nie do pierwszej lepszej, która daje ci minimalną krajową, tak? Byleby tylko coś dać. A co myślisz o rynku deweloperskim? Teraz i koszty rosną, koszty budowy materiałów, czy za rok, dwa jest, widzisz, zyski w budowie i sprzedaży nowych budynków? Czy... Pewnie, że tak. To jest tak, że jeżeli koszty rosną, a dalej jest popyt, tak naprawdę, no to ceny będą musiały rosnąć. Dlatego jeżeli ktoś będzie chciał kupić, popyt. Jeżeli ktoś będzie chciał, no właśnie, to jest pytanie, czy będzie popyt? No według mnie tak, bo jakby ta podaż jest bardzo ograniczona. Ograniczona jest ilością ludzi do pracy, tego, że nie ma alternatywnych innych mieszkań, czyli nagle nie przylecą co do domy i sami się nie postawią czy te bloki. Po prostu ludzie potrzebują, chcą, mieszkają, są przeludnione te mieszkania, które są obecnie i nasza wydolność jako gospodarki, jako rynku budownictwa jest za mała, żeby w bardzo szybkim czasie dowieść odpowiednią ilość mieszkań, która ten popyt nasyci. Teraz jeszcze jest dodatkowy popyt pod tytułem jest duża inflacja, nie ma coraz z pieniędzmi, więc pchamy to w rynek nieruchomości. Więc jest dodatkowy popyt, taki, którego nie było jeszcze 2-3 lata temu, albo 4 lata temu, bo tam od jakiegoś czasu to się dzieje, a teraz to jest przez to, że dodrukowują pieniądze, to się jakby wzmocniło ten efekt cały. Dlatego ja uważam, że dalej będzie, tylko trzeba uważać nad jedną rzeczą, że ceny mieszkań nie zawsze będą szły równo z równo z podwyżkami. I czasami to jest tak, że podwyżki idą na przykład wcześniej, podwyżki na rynku, na cen materiałów budowlanych i usług budowlanych idą wcześniej, a dopiero reagują na to mieszkania z opóźnieniem na przykład półrocznym czy rocznym. I może być taka pułapka, gdzie widziałem, że ja kiedyś się w nią złapałem i też widziałem innych deweloperów doświadczonych bardzo, że złapali się z nią, że kontraktowali sprzedaże, a miesiąc, dwa później zaczynają kontraktować robotę i kontraktować materiały. I co się później okazuje, że nie są w stanie zakontraktować za tyle, ile im się wydawało i byli pewni, że im się uda. I to może być tak naprawdę, czyli zacząłbym od kontraktowania ceny budowy, a dopiero później na bazie tego kontraktowania mieszkań, czyli sprzedaży mieszkań klientowi. Marcinie, dzięki wielkie za wystąpienie. Biznes Radia, życzę Ci sukcesów kolejnych i trzymam za Ciebie kciuki, także piąteczkę. Dziękuję.